z udziałem wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i radnej Zofii Szalczyk Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło kandydatów do Rady Powiatu Leszczyńskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Będziemy decydować o tym, jak będzie rozwijała się Wielkopolska, będziemy decydować o tym, jak będzie rozwijał się powiat leszczyński i poszczególne gminy w powiecie leszczyńskim. To jest bardzo ważne. My idziemy w tych wyborach jako koalicyjny komitet Trzecia Droga, ale na tych listach znajdziecie Państwo bardzo wiele doświadczonych osób związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale też osoby te są, myślę, takimi, które gwarantują ten rozwój. Na to chciałem zwrócić szczególną uwagę i też w tych wyborach poprosić o oddanie głosów właśnie na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak żebyśmy mogli mówić nadal o zrównoważonym rozwoju Wielkopolski. To jest niezwykle ważne. My przez wiele lat to czynimy i staramy się, żeby region nasz rozwijał się w sposób zrównoważony. Stąd cieszę się bardzo, że na liście do sejmiku jest wieloletnia radna województwa wielkopolskiego, przewodnicząca sejmiku w poprzedniej kadencji, wiceminister rolnictwa pani Zofia Szalczyk. Są również inni kandydaci. Do sejmiku PSL startuje razem z Polską 2050 jako Trzecia Droga. Obecna radna Zofia Szalczyk jest na drugim miejscu listy. Tworzymy grupę, która reprezentuje różne środowiska zawodowe. Mamy bardzo dobry kontakt z terenem, z samorządami. Mamy dobre rozpoznanie potrzeb wszystkich gmin Okręgu Leszczyńskiego, także dobre rozpoznanie powiatów okręgu i dajemy ofertę rzetelnej pracy na rzecz rozwoju poszczególnych powiatów i gmin okręgu, a przede wszystkim jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wspierania rozwoju lokalnego. Do Rady Powiatu Leszczyńskiego PSL startuje samodzielnie. Powiat leszczyński podzielony jest na 4 okręgi. Okręg numer 1 to Osieczna i Krzemieniewo, okręg numer 2 Lipno i Święciechowa, okręg numer 3 Rydzyna i okręg numer 4 Włoszakowice i Wijewo. Rada Powiatu Leszczyńskiego liczy 17 radnych. Starosta Powiatu Leszczyńskiego wybierany jest nie w wyborach powszechnych, a przez Radę Powiatu.